My sobie zjedliśmy McDonalda, my sobie pozwiedzaliśmy Łódź, byliśmy rich bitches, no właśnie. Przez chwilę. Tak, ale później wróciliśmy do mnie na chatę i mój pies prawie go zjadł. To było straszne. Cześć, witamy wszystkich. Witam na kanale. Parodia sukcesu, ewentualnie glitch, bo nie wiem do kogo to wpadnie. Może do obu. No właśnie, bo nasze pomysły na razie wchodzą na zaschnięty slime. Więc to już nie jest dobry pomysł. Nie, to jest dobry. Nie jest dobrze. Lekka kraksa można wrzeć, to się wykręci. Ty, patrz, bo tego nie zauważyłeś, zaczekaj. Tak długo siedzę na TikToku, że wypaliły mi się te z TikToka na matrycy. Czaisz? O Jezu, no. Więc tak, dzisiaj otwieramy sobie takie piękne furasy. Nowy fur od Barbie, od Mattela. Zobaczymy, czy uciął sobie następnego palca. Powiem tak, Barbie jest w kozim rogu i... Kontynuuj. Moje mysze będzie przykichane. Jakby znamy Barbie. Znamy ich jakość. Ostatnio popularne były te Barbie Extra. Jakościowo... One tam... Średniaki. Jeszcze kulały. Żyły, ale już powoli tak. Do uśpienia były. A teraz mamy w ogóle mamy co uśpić i tu są zwierzaki. Furaski. Ja już się powoli zamieniam w furaska, wszystko dla kanału na YouTubie, dlatego... Ja zasługuję na subskrypcję, on jeszcze, też. Nie, jeszcze się nie zmieniłem, aczkolwiek... Ja muszę poszukać, czy mam taką paskę z pandą. Mogę się poszukać w sklepie jakimś kuźma. O Jezu, rzeczywiście. So, kiedy pierwszy raz się pojawiły zdjęcia w internecie, to miałem takie, o świetnie, robią koreville tylko zwierzętami. Otóż nie. Ja się trochę ucieszyłam, ale jak zaraz wam tu pokażę gdzieś grafiki, to zobaczcie, że ten pies na samym końcu tu wygląda jak pies. Ale jak popatrzycie na grafiki promocyjne, to jest taki królik obrzydliwy z oklepniętymi uszami, dlatego ja wybrałam kota. Myślę, że to będą losowanki, a to są... Wiesz co, będziesz, tak. Wiesz kupować. Szkoda. W sensie, te lalki nie są też tanie, więc może lepiej, że tak zrobili. No dobra. Aczkolwiek, w sensie... Po ile my je kupiliśmy w sumie, żeby ludzie widzieli? 118 zł jedna? Tak, 118 zł jedna. Była promocja na smyku. To było na tańsze. Na pewno jest wielki progres, ponieważ te lalki mają większą artykulację. Nie wiem, czy to jakoś złapie kamera. Nie musisz tak wysoko podnosić. Jak ogarnić tak, to ładnie widać cały ten. Mają artykulację. Głupie faszynistki tego nie mają. Głupie korole, strole. Tak, nie ale miały one tego. Mają naprawdę ładną artykulację, taką solidną. Mają nowe ciałka. No. Mają nowe ciałka. Od tego aż tak się nie spodziewałam. Znaczy zacznijmy od tego, że ja mniej więcej wiem, jak się ta Barbie, z czym to się je. Bo on sobie robi spoilery, ale tutaj wam chcę pokazać moją pierwszą reakcję. Bo ja chcę być oświadczony. A nie, ja lubię, jak mi jakieś właśnie głupoty się tam pokażą i mogę zacząć piszczeć. Ogólnie urocze jest to, że one mają takie serduszka i możesz im pomiziać. Dobra, to jest kinda urocze, ale z drugiej strony, wiesz, bachory chodzą no do sklepu. No w sklepie, i tam, się zżyjała po prostu. Dobra, myślę, że możemy tak, to... Tak, zacząć otwierać. Tak, możemy. To są takie cudowne tubki. Z taśmą. Ogólnie... Dasz radę, czy chcesz nożyczki? Dam radę. Wydaje mi się, że to nie... To jest... Karton miał wszystko. Tamte to miał tuby, tylko reveal. A w sumie, wiesz co? Może bardzo mocny karton, ale coś pod spodem jest. Zaraz się okaże. Udało mi się jako pierwsze. A, mimo co? Jak to zrobiłaś? Nie wiem! Jak ty to... Jak? Powiedz mi jak. No, odkleiło się! Ja będzie popsuta. To jest mocno wysmażone. Wyrzućmy je tak, to będzie widać. O, one już są w kostiumie? Tak, one są w kostiumie. O kurde, myślałam, że będziemy mogli je poskładać. Czekaj, zanim przejdziemy do makijażu, to tu jest coś takiego, że makijaż jest aktywowany zimną wodą, co jest według mnie cudowne, bo one wyglądają okropnie w tych makijażach. A on mi potem zepsuł marzenie i powiedział, że te makijaże mogą się aktywować i być na stałe. W sensie, możesz jakoś zimno zmyć, ale jeśli... W sensie... Nie no, aceton później leci. Nie wiem, czy ją to zostawię, czy nie zostawię. Może zostawię jako pamiątkę, ale... Ja zmyję jej ten okropny nos. O, ale mają mi ten... One są strasznie, ściskane. Ale nie... Ciebie, nie jest to nie jest nie, zapach, źle, ale to jest naprawdę... Neutralne. Ale... Nawet na kaczka w tym ale lepsze jest to, że jakby... Mogą stać same. O! Ej, ale ekstra. Ty, wiesz to, ja chciałam ją sprzedać, bo myślałam, że mnie będzie potrzebna, bo ja tak Barbie trochę... Ale ona będzie stała tam za mną, żeby straszyła innych ludzi, którzy jeszcze nie znają mojego kanału, naprawdę. Tutaj mamy ulotkę z wszystkimi lalkami, jakie można zdobyć. Ja mam tą pandę, która wygląda jak dres, ponieważ ma takie paski. Wygląda jak taka dresiara z Limanki. Klaudia ma takiego kotka rudego i ona jest czarnoskóra i jest urocza. Ale ja ją wziąłam dlatego, że ma zajebisty strój kotka. Że rzeczywiście mogę ją sobie później postawić. Ale za to ta Barbie, Jezu, to futro jest takie tak, świetne. Ale ogólnie jej makijaż na lalce, on ma taki vibe Barbie lata
nie wiem, 2009-10. Mm-hmm. Taki ładny makijaż jeszcze miały. Dobra, zdejmujemy głowy. 3, 4. O, no ty! Dobra, babo. Uaktywnił się. Ej, czy ona ma krzywe oczy moje? Pokaż. Czy to jest makijaż tak to robi? No może trochę oko w lewo spierdala. Ale moja jest chyba spoko? Jest okej. Okay. Ale makijaż też jej się uaktywnił. Ja będę jej zmywać tego kinola. W sensie jestem... Ale włosy. Są spoko. Włosy to jest saran. Czyli to są materiały, co na przykład ma Klara włosy. Naprawdę? Tak, to jest ten sam materiał. Ej, ale są super. Ja muszę je trochę wyprostować, bo one się tak dziwnie zbiły w pudełku. Fajną teksturę mają. No, są takie strasznie... Znaczy, ale moje są troszkę bardziej takie... Moja wydaje mi się, że ma takie bardziej gładkie, tak slide, wiesz. A moje są takie tak jakby... Te są przyjemne, ale takie... One wyglądają jak skunks. Ślizgie troszeczkę. Ona bez tego wygląda jak skunks. Ej, w sumie ona daje vibe tej innej laski, co była w Jerzy Łabędzim. Ten skunks. O tak! O rzeczywiście, no! Totalnie! Ej, dobra, to je rozpinamy. O nie, one mają nadrukowane piżamy. Tak, mają, ale powiem ci... Ale są dodatkowe ciuchy, nie? Czy nie? Aha, dobra. Przeceniłam Barbie, dobra. Te łapy są takie strasznie gumowe, są takie trochę Polly Pocket Era. Wiesz, jak te ciuszki z Polipoka, tak. Bardziej twarde są. Ogólnie tak, one mają sportowe biustonosz, moje ma czerwony. Super jest ta artykulacja. Nie wiem, w ogóle spójrz na jej rączki. I może, nie wiem, czy Klara będzie tak miała, ale to jest odlew rączek. Tak, Klara też ma takie. Te stare rączki. I może Mattel się trochę tak, trochę może pomyślał, może już nie chce sobie strzelać w kolana, bo to Monster High to tak... Trzeba coś wymyślić lepszego. No, mogą się postarać, bo MGA biegnie. No. To jest po prostu biegnie, tak? Te wszystkie lalki, co oni wydają, to co teraz wychodzi Shadow High, jest okej. Okay. Wydaje mi się, że to jest bardziej celowane w kolekcjonerów, bo nie każdy rodzic kupi swojej córce czarno-białą lalkę. No. Ale wyglądają cute. Malutkie stópeczki. Ale w ogóle to zrobią płaskie. One ogólnie, mimo tego, że mają takie futerka, zacznijmy też od tego, że to jest futerko. Zmięciutkie. Ale mega. Ono się zmienia w inne futerko. To właśnie zauważyłam. To jest takie główne futerko. I najlepsze jest to, że jakby... Ekstra. Troszkę pomyśleli, bo masz tutaj to i już masz piżamę, żeby spała. 300 IQ. Nie, ale tak bardzo mi się ta kocica podoba. Jezu. No i ma takie bokser... Nie, no takie figi bokserki. Majciachy. No, majciachy. Ale w ogóle też fajnie pomyśleli, ponieważ to jest dwustronne. Możesz to zapiąć normalnie. To jest... Pomyśleli troszeczkę. To jest takie malutkie. Ja mogłam na tym spać. To jest jak mój taki najbardziej ulubiony koc, jaki mam w domu. Przyjemniej. He has a stroke! To jest bardziej przyjemne niż futerko tych Barbie Extra. Totalnie. Bo to jest takie strasznie kocykowate, tak jak do Pepko idziecie, jest ten kocyk premium, tak, taki, nie? Taki misiaczek w tym stylu. Czy moje nie ma? Nie, moje też ma takie nogi. Moja ma zawsze zafarbowane noga. Ma takie czarne. Mm. Ale jakie ono ma uda duże? Ja lubię duże uda. Ale ciałko jest nowe, to jest, tutaj mamy 2021 rok. O, czyli rzeczywiście nie tak dawno. Zawsze jej z ciałkiem daje nowsze. No, ale nie źle. Ja jestem zachwycona, wiesz? Tak, mimo tego, że właśnie są te jakieś błędy, no 10 na 10 nie dostaną. Ale, to jest pewne. Ale jest ale już naprawdę spoko. W sensie, skoro wie mi takie, damy tanie włosy. A tutaj już... No, bo te syrenki, no to przecież widzieliście na moim kanale, że jej pół włosów wypadło podczas openingu. W sensie nie powiem, to też troszkę wypada. No bo one się kruszą, u mnie na przykład się kruszą takie malutkie te... Tak. No u twojej też się trochę wykruszyło, ale to nie jest jak tak strasznie, nie? Ale... Ej, zobacz, jej nosek zniknął. O kurde! Czyli ciepło! Ej, dobra! Czekaj, weź. Uratowałeś mi ją. To patrz, to był ten make-up, to był panda, tylko miała takie dziwne oczy. Aha. Dobra. One stały przy otwartym oknie, dlatego się aktywował make-up, ale mam po prostu... Dobra, nie będę narzekał. Ej, mega cute ma tą mordkę. Ale jeszcze ma twoje... A, wąsy, rzeczywiście. Dobra, one trochę znikają, ale wąsy mogą zostać. Nos pewnie zmyję, żeby już w ogóle nigdy się nie aktywował, ale wąsy są fajne. Ale u mnie jest taki problem, bo ja tego nie zmyję nosa, bo ma piegi. O, rzeczywiście. Ale jak będę na nią tak huchał, tak, to... dobra. Ale powiedzcie mi, to są jakieś... No... Pomysł okej, okay, ale dlaczego takie ciałka nie mają faszonistki? Seria, która chyba jest najdłuża już ma teraz Barbie. Ale ja właśnie widzę, że ludzie na grupach pytają się właśnie, czy ktoś ma na przykład do odsprzedania samą główkę faszonistki, wszystko idzie na Make to Move. Ale teraz myślę, że na pewno też będą szli na jakie ciałka, bo ciałka będą tańsze. One są spoko. One też będą tańsze na pewno. Naprawdę? No, miałem nie odkładki. Tam to mają tak wygięte zestawy, wszystko.
Ale no, May to Move, tak, bo myślałam, że ten, dobra. One mają metki Barbie. Ej, urocze. To od dawna tego nie było. Boże, ja się cieszę, że rozpakowuję to z tobą, bo ty takie małe pierdoły i masz o wiele więcej faktów niż ja. To mi się podoba, że jest w ogóle takie body. Tak, ale... byłam przestraszona, że jest nadrukowane, ale jednak jest takie... Dobra, jest git, podoba mi się to nadrukowane, sportowy ten. Ale to, że tutaj nie ma pewnych pikseli. O ty. Bo my dzisiaj się przechadzaliśmy jeszcze po Oszonie i patrzyliśmy na lalki i czy te ekstrasy się tak trochę poprawiły. No. Ale tu... Ej, nawet brwi widać włoski. Znaczy akurat moje troszeczkę widać tam taki... No coś tam, ale u mojej widać naprawdę spoko. No ona serio. Ma bardzo ładną tą mordkę. No. Nie, ona nie idzie na sprzedaż, ona ze mną zostaje furas jeden. Na pamiątkę. No totalnie, jako taki kolabik. Ale czy myślisz tutaj, czy... Nie, będzie za ciężka. Ona ma tyle włosów w łbie zrobione. Czuć, że jest dużo włosów. Ona ma strasznie taki animowany ryj, tak. Taki anime, nie? A to ma takie troszkę... Takie bardziej normalne, realistyczne. Ale taka wredna. No, tak, dlatego ją wzięłam. Dobra, czekaj, otworzymy to samo, żeby mieć tak. Te same akcesoria. To zacznijmy od niebieskiej. Dobra, czekaj, odłóżmy je sobie tak na bok. Jak sobie na smery. Myślałam, że to będzie taki ten... Ale materiał jest taki... No ja myślałam, że to będzie... No dobra, zacznijmy mówić normalnie. Ja myślałam, że to będzie taki materiał, że będzie glitter tak... Że on będzie odpadał. No lepiej, że dobrze tak zrobili. No, bym się tak wkurzała, bo by ten brokat przychodził na futerko. A tak to jest taka folika, holo... Śmolo. No, ale no, nie mówcie, że to nie wygląda jak wpierdolka. To są totalnie Adidasy. Z sukienka Adidasa. Ja jak ciuchy mojej matki przeglądałam, taką samą miałam, tylko że czarną. Mówię, jeszcze ma flagę Polski na łbie. Kuźwa, ona pojedzie do ciebie na ulicy. To jest ta, czekaj, jak to się nazywa? Przewróci się? Narodówka, ta. To jest takie, przewróci się, trzeba ci przywalić. Ale ogólnie spódniczki jakościowo... Nie zachwycają, ale nie jest okay, źle. W sensie widzę, że budżet poszedł w same lalki tak, niż ubranka. W lalki i ten strój, bo naprawdę on jest fajny. On tak rzeczywiście, szczególnie przednia ta, się trzyma, bo jest taka... No, że się nie zepsuje. Ja myślałam w ogóle, że te łby będą takie kartonikowe, że tam kartonik wsadzą. A to jest przyjemne. Tak, że rzeczywiście to jedyne co, no to te w te jej oczy wychodzą, nie? Ona ma serduszkę zamiast takich rumieńców. Ona też! Ej, to jest mega fajny dodatek. Są takie cute. Fioletkową. Fiolet? Dobra. No. Ej, to chyba będzie zwierzak. No. Kitku. Co mu się stało? A, bo też ona chyba to przez ciepły. Nie, jemu oko w ogóle. Nie, będzie zimno, to oko mu się otworzy. A, rzeczywiście. Ja już myślałam, że ma coś uszkodzonego, że nie wiem, zapalenie spojówek. Więc tak. Kot pod twoim ciepła, no, zasypia. I twój też? Tak. Później jak jest zimno, to powracają im te oczka. Albo na odwrót. No to się nie ważne, tam. Coś, tak. Coś tam robi. To jest taki twardy plastik, to nie jest gumowe, to jest taki... No właśnie jestem w szoku. Wiesz, to są zwierzaczki, jak do ekstrasów. To na pewno nie jest takie coś. Nie. To jest guma, ale twardsza. No to jest twardy plastik. Ale czy ogólnie na spoko dodatek, ale za dużo tego. Każda Barbie ma więcej zwierzaka. Tak, jakoś tak strasznie tych sidekicków wpychają. Ale w sumie to mogę przyjąć, to jest taki bardziej pluszaczek, powiedzmy. Mojemu oczy uciekają w prawo. Moje ma akurat ładne oczy. Ja akurat, ja akceptuję tego kota, on sobie posiedzi obok na szafce. Teraz sobie wybieraj. Taka. Otwieram ją. A ta gubeczka jest przyjemna. Uuu, ej, ale fajna. No. Jest tak, jak się na poczcie wmoczyło palce w tym. Tak, ale ogólnie... Jak to jest twardy plastik. No tak, ale w ogóle... Ale zjadłem to. Można... No to ma taki ładny kolega... Stary, w ogóle dla tych, którzy mają problemy z tym, że chcą mieć takie rzeczy, ta gąbka, idźcie do apteki, kupcie sobie kolagen w kostkach. Możecie takie gąbki codziennie jeść. Ja takie jadłem, jak byłam mała. Zajebista rozrywka. Naprawdę! Super to, jakie smaczne było. Wyczesz mnie. Znaczy i łeb uwierz. No właśnie. Ale moje takie problem... Nie. No też ma taki problem. Cicho. To jest tak, jak sobie będzie stało tak z boku tej lalki oparte, to taki, wiecie, fajny dodatek, nie? Dla mnie grzebienie dla lalek szczotki są useless, jakby... Czy ty nie masz grzebienia w domu? Nie, no czasami są potrzebne, nie? Ale, no chyba, że w tym przypadku, że mamy gąbeczkę. Ale no takie dobra. Zwykłe przypadki... Nie, ja na przykład się cieszę, jak są szczotki do Monster High. Nie wiem, jakoś tak... Może nie obsesyjnie, typu muszę mieć do każdej używanej lalki jej szczotkę, tylko po prostu, no, przy praniu się przydają, żeby te lalki ogarnąć. I ostatnią tutaj dajmy. Ej,
świeżą wodę tylko teraz. O! No i takie malutkie stuksusie świetne są. Zapomniałem, że mam jeszcze to. Ej, ale ekstra. Ej, ale zobacz jakie ma... Ej, to są takie, takie typowe... Polly Pocket, to było pierwsze, tak, co mi przyszło na myśl. Ja wam powiem, najlepsze co było w Polly Pocket, że miała zajebiście smaczne ubrania. Ja byłam mała, to siedziałam i je gryzłam. To była najlepsza przekąska, naprawdę! I to takie, co mi się nie podobały, bo te, co mi się podobały, miały cudownie ubrania to na później, takie... Tak, na później, skosztować. Na... Tylko ramionczka obgryzałam, tak? A są malusie, strasznie. No tak, ale też zobacz to. No twoja w sensie, ma teksturę, moja nie. Tu się mogli będzie postawić, mogli pomalować na biało środek. Tak. A u ciebie na różowe na to przykład. W sumie, wiesz co, markera w domu ja bym zrobiła tak, że mi rzeczywiście narysowała te białe te... Korektor. Ja też tak zrobię w sumie. Dobra, trzeba je ogarnąć. Zapomniałam, że moja siostra biega na dole. Zapomniałam, że ma siostra. Ej, ale to się trzeba mocno ubie, jakby... Rzeczywiście, ej! Ona jest taka sexy w tym. Ta futerka trzeba wrócić. Bo jak je obrócimy, to mają drugą teksturę. No wiem, mówiliśmy no to o tym. Robimy to. Nie, 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 przebierać. No nie wiem, no. On mnie zmusza do rzeczy, których nie chce. Dobra, ubieramy je. Postawiłam ci bilet, tak? W komunikacji miejskiej w Łodzi. No i? Proszę, wymyślcie dla niej takie typowe polskie imię uliczne. Tak, tak, jakiś pseudonim. Dla niej też w sumie. Mi się kojarzy, jakby miała takie zajebiste, jakaś Serafina, czy coś, wiesz, takie, no. A ładnie to wygląda, w sensie... No spoko, według mnie pasuje ten gold do w ogóle włosów, super z włosami gra. To no trzeba się bo ja wolna jestem, no. No taki ten strój jest, no jest. Mi się bardziej podoba w piżamie furasowej. To jest taka rosyjska milionerka, ale AliExpress version. Tak. Jest kit, wydaje mi się, że ta cena tam 118, to jak chcieliśmy je bardzo szybko, jest okej. Okay. Spoko. Nie żałuję. W sensie na pewno to jest... W sensie nigdy też nie miałem styczności z Barbie, tymi, z tym, co, serenki wszystkie. Mhm. Ale też widzę, jaka jest jakość. Ale te nowsze, serenki te nowsze straszne. Są ładne. Te nowsze, te jest, wiesz, które. Wiem, te, no. Te nowe serenki są naprawdę spoko. Ale wydaje mi się, że Mattel folguje sobie bardzo, bardzo. I to jest jeszcze tak, no dobra, nie jestem zawiedziona, jest okej, okay, naprawdę, ale... Może nie 10. No nie. Gdyby miała więcej akcesorii, jakieś dodatkowe ubranko, takie tak w takim motywie. No. Ale dodatkowe nie, że takie coś. Mogłoby mieć taki bodysuit, taki wiesz, tak, z tymi, no, z gaciami takimi sportowymi. Albo nawet, myślę, że pasowałby taki bucket hat. No właśnie też o tym pomyślałam, totalnie. Może nie 6, dałbym jednak jej 7, bo moja... No, buźkę mam mega uroczą, mi się podoba. Twoja też jest ładna. Znaczy, one są ładne, ale tak 7... No tak 6,5 bym dała. 6,5 jest naprawdę spoko. No, może mi 7 dociągnęła, jak włożę jej ten furysut, bo jest naprawdę mega uroczy. I ten nos, i te oczy nie są namalowane, tylko są guziczki, więc... Ale też, nawet, no to jest ładne, ale... Czyli pracujesz jako ten... gościu, co robi to od lewy wszystko, no i zostaje elektryczna. Zrób nam odcisk łap dla Barbie frasów. To mogli pomalować też, troszkę leniuszki. No dlatego mówię, że 6,5 to jest taki... No bo tu dużo brakuje i te opaski i tak dalej, wiesz, no. Cena poszła w jakość włosów i w makijaż, tak, bo jest ładnie zrobione. Ale ubrania leżą. Ale jest jakiś progres. Jest. Jest jakiś progres. Jest. Szczególnie, że wracają do tych starych ciałek, zaczynają się rzeczywiście opamiętywać, że ludzie chcą stare Barbie. Artykulacja. Tak. Nie wiem, ja jestem zadowolona. Znaczy, okej, okay, spoko, ale jakby było jeszcze taniej, to jeszcze bym się bardziej ucieszył. Tak. Jakby były tak w okolicy, właśnie jak później syrenki spadły, okolice 80 zł, no, to by było naprawdę tak. 7,5 bez problemu bym dała. Szczególnie, że a mają tak tą artykulację, gdzie no, to jest... A tak to szósteczka ode mnie. Bo kotek zostanie u mnie. To będzie pamiątka naszego kolabu. Tak. No dobra. No to lowki, kiski, foreverki ode mnie. Wiesz, ja coś zrobiłem. Pa! Aaaa!